Cześć wszystkim, z tej strony Urgot. Znowu nie mam kamerki, a dzisiaj sobie znowu pogadamy. Bart z chromaskinem, to się rzadko widzi. Dzisiaj sobie znowu pogadamy, troszkę się komentarzy nazbierało pod ostatnim odcinkiem, w którym sobie tak nawijałem, całe 75, z czego jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj sobie znowu rankecika gramy, jesteśmy w trakcie naszego gotowego wyzwania wbijania maestri. I co? O, już mnie ktoś poznał. No, Eloszki. Więc ogólnie rzecz biorąc, możemy zacząć. Więc ktoś się pyta, co sądzę o aktualnym community LOLa. Dokładnie Max, nie wiem jak to się czyta, to jest X i S zaraz po tym, nie wiem jak to przeczytać. MaxCC29 się pyta. Cóż, mam wrażenie, że się nawet troszkę poprawiło. W sensie jest lepiej niż wcześniej. Być może to tak uważam ze względu na to, że nie gram rankedów tak często. Aczkolwiek jak gramy to normale i zawsze nam dobierze tego randoma bądź dwóch, bądź tam przeciwny team po prostu coś nam pisze, to zauważam, że jest naprawdę w porządku. Ludzie nie są też tak toksyczni. Rzadko nam się zdarzają trolle, rzadko liverzy. Także no ja jestem bardzo zadowolony z aktualnego stanu community LOLa. Parę osób pisało również o tym, żebym zrobił serię kolejną ABC tanki, ABC apekery i powiem wam, nie będzie żadnego ABC coś tam. Nie chcę po prostu żerować na jednym pomyśle i robić na siłę serię, która nie będzie mi dawać satysfakcji z samego nagrywania. No ponieważ nagrywanie na siłę nie jest dobre, tak? Nie chcę, żeby to się skończyło jak z ABC Dekery, że na początku niby tam spoko było i w ogóle, a potem to już tak mi się nie chciało, że oh my god. Może ten Bart jest bardziej agresywny ode mnie. Także nie będzie żadnych serii typu ABC coś tam, ze względu na to, że no to będzie wtedy takie... Nie będzie w ogóle się przyjemnie mi tego nagrywało i tego to będzie widać, że to jest na siłę strasznie. Co sądzę o przyjaciołach z Dywizji Brązu? No co mogę sądzić? Spoko kanał, jak się tam dobrze bawią nagrywając filmy, to ja jestem szczęśliwy. Ja się tam nikogo nie czepiam, czy tam nie krytykuję kanałów, staram się tego unikać, no chyba że... No jak ktoś sobie tworzy, każdy ma swój styl, to niech sobie tworzy, tak? Inni lepiej, inni gorzej. Ogólnie rzecz biorąc, drażni mnie tylko czasami jak ktoś tak perfidnie podkrada pomysły, no ale nie jestem w stanie aktualnie nikogo takiego wymienić, kto by jakoś specjalnie kradł content z takich znanych mi kanałów. Ale przyjaciele z Dywizji Brązu są bardzo spoko i prawdopodobnie jeszcze nieraz z nimi coś nagramy. Tam widzę też komentarze tutaj, a propos tego, żebym używał kamerki, aczkolwiek ciężko jest z tą kamerką, nie chce mi się wydawać pieniędzy na taką kamerkę internetową, nową. Telefonem też nie bardzo, bo ja właśnie z telefonu biorę te komentarze. Także kamerki póki co nie będzie, zobaczę jak się przeprowadzę właśnie do owego Poznania na studia. Zobaczę jak to wtedy będzie, na ten moment no niestety żadnej kamerki. Jaką mam obecnie dywizję? Jestem w Goldzie 3, byłem na krawędzi już zdobycia po prostu Golda 2, już miałem mieć serię, ale niestety zagrałem parę rankedów z Hoberem i no wyszło jak wyszło, no prawdopodobnie będą na YouTubie te rankedy, o ile już nie są, nie wiem kiedy opublikuję ten film, aczkolwiek próbuję wbić do platyny i według mnie granie cały czas tą samą postacią może jakoś wyjść, taki one trick pony trochę, aczkolwiek zobaczymy jak to pyknie, mam nadzieję, że git good będzie, że uda się wbić platynkę. Jeszcze w życiu platyny nie miałem w tej grze, więc to będzie jakieś osiągnięcie dla mnie, jakiś taki kamień milowy w mojej karierze lolowej. Zobaczymy. O, widzę parę komentarzy a propos tego, iż są subskrybentami dane osoby od bardzo długiego czasu. No i nie miały okazji z nami zagrać. I cóż, co mogę powiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc staramy się unikać grania z rankedami. Boże, co ja właśnie powiedziałem. Grania z widzami. Ze względu na to, że jak już gramy z tymi widzami, już załatwimy tego normalnika jakiegoś z nimi, to jak jest taka większa ilość ich oczywiście. Nie mówię, że każdy widz tak robi, jak zaraz powiem. Aczkolwiek to już nie jest taka gra na zasadzie znajomy znajomy, heheszki i tak dalej, takie miłe granie. Tylko to jest już tak na tej zasadzie, że
Widz robi także, a zrobi coś śmiesznego, troszkę potroluje, tutaj sksuje, może będę na odcinku, bo to było zabawne. Nie, to nie jest zabawne, to jest wkurzające. To jest strasznie wkurzające i dlatego w sumie nie gramy z widzami, bo oni... Większość stara się tak grać pod odcinek, żeby wystąpili w nim, aczkolwiek no ja bym wolał taką normalną grę. Dlatego w sumie z tymi takowymi widzami nie gramy, czyli z wami oczywiście. Jak brakuje nam jednej czy bądź dwóch osób, to zaprosimy sobie kogoś tam do gry, pojedynczą osobę i najczęściej jest spoko, aczkolwiek w dużych ilościach staramy się tego nie robić. Dobra, póki co na rankę dziku jakiegoś strasznego bólu nie ma, jakoś sobie radzimy, mamy już łezkę, już sobie stakujemy powolutku. Ciężko strasznie się przegląda komentarze i gra jednocześnie nie musi skupić na farmie. Wygrywam chociaż z tym Lucianem? Tak, o Boże, 10 farm jest, jak on strasznie farmi. Zapewne zauważyliście, że wróciły nareszcie serie na kanał. Jest seria od Hodora z rankedów, jest moja też z rankedów, w której sobie nawijam. Także będzie więcej takiego gadającego kontentu, że tak powiem. Oczywiście będzie cały czas klinika. Straszną satysfakcję mi daje robienie kliniki ostatnio. Dobre odcinki całkiem wychodzą, podobają wam się, to widać, bo ostatnio odcinek z niezabijalną krową miał całe 600 łapek w pierwsze 24 godziny. To jest naprawdę dużo. To jest rekord chyba, jeżeli chodzi o ilość łapek w tak krótkim czasie. Jestem naprawdę zadowolony z tego powodu. Zróbcie odcinek z Paragona. Boże, ja nie rozumiem tego hype'u, jeżeli chodzi o tę grę Paragon. Jestem tak negatywnie nastawiony do tych wszystkich mobo-podobnych gier, które wychodzą, że na pewno nie zrobię odcinka z Paragona. Nie. Strasznie... Nie, po prostu ja gram w LoL'a i nie chcę się od tego odzwyczajać. Nie będę grał w żadne Paragony, Doty, inne pierdoły. Bo nie widzę potrzeby, żeby w takowe tytuły grać. Urgot, co będziesz studiował? Już pisałem, aczkolwiek powiem to jeszcze raz na odcinku, iż idę na informatykę, na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak sobie będę studiował, bliziutko będę miał serduszka kubusia mojego, Hodora. Także Poznań, informatyka. W ogóle jeszcze takie info a propos filmików. Na dniach teraz prawdopodobnie jeszcze wyjdzie taki fajny, krótki poradniczek dla nowych graczy w Raście, ze względu na to, że przypomina, że mamy swój własny serwer, na który serdecznie zapraszamy. On teraz już jest tam oczywiście troszkę rozbudowany, aczkolwiek niedługo będzie wipe, prawdopodobnie 1 września. No i razem z wipe'em prawdopodobnie wypuszczę taki krótki poradnik dla graczy początkujących, jak budować bazy, jak przeżyć i tak dalej, bo przeszedłem się, szczerze powiedziawszy, po serwerze i bardzo dużo baz było źle zbudowanych i oczywiście też no było bardzo łatwe do zrajdowania. Chcę, że jednak, żeby gracze mogli czerpać jednak jakąś radość z tej gry i żeby nie byli tak często rajdowani. Trzeci sezon Rasta jeszcze nie jest nagrywany, od razu mówię, będzie niedługo. Aczkolwiek mamy już jakiś tam zamysł na ten sezon, mamy pomysł. Nie będzie to oczywiście nic oskryptowanego, staram się unikać takich rzeczy, ale coś się wymyśli fajnego. Kurde bele, 4-0, ale idzie ten rankedzik. Jak tak dalej pójdzie, to jednak chyba wbijemy te platyny, bo jest naprawdę spoko poziom. Oczywiście też nie zapominajcie o zostawieniu komentarza z jakimś pytaniem, bo prawdopodobnie jeżeli będzie taka całkiem spoko aktywność pod tego typu filmami, to będę prowadził dalej tę serię, bo mi się naprawdę podoba takie siedzenie, gadanie sobie do kamery, do mikrofonu. Także zostawiajcie komentarze, zostawcie łapeczki, znam to, że bardzo to lubimy, bardzo spoko sprawa. Kurde, powiem wam, że chyba jednak a propos pierwszego tematu tego odcinka, chyba zmienię zdanie. Jeżeli chodzi o community LoL'a. Ech. Nie pytajcie, jak tego doszło. Oficjalnie zmieniam zdanie a propos community LoL'a. Jest chujowe. Trafiła mi się Ari, która stwierdziła, że ona chce to przegrać ze względu na to, że ja i Nidalka byliśmy z Polski, kiedy ona też była z Polski.
Także no, mam nadzieję, że się podobał filmik i kurwa mam raka. Dzięki za oglądanie, cześć.